jestem Anita i witam Was dzisiaj ponownie na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, będę testować nowości z Belle. Dostałam tutaj przesyłeczkę i mam dosłownie całą kolekcję, którą dzisiaj Wam pokażę. Także jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak te produkty się dzisiaj sprawdzą, no to koniecznie zostańcie ze mną i zapraszam Was do oglądania. Pierwsza rzecz, której dzisiaj co prawda nie użyję, ale właśnie możecie ją zobaczyć na przebitkach, są to lakiery duochromowe, co oznacza, że jakby lakier mieni się na kilka różnych odcieni kolorów. Tutaj na przykład, zaczynając od 01, mamy róż mieniący się na takie posiadający właściwie takie srebrno-różowe drobinki. Jeśli chodzi o dwójeczkę, to jest to przepiękny odcień miedzi z różowo-złotą poświatą. Jeśli chodzi o trójkę, to mamy tutaj przepiękny rodzaj perły, bo jest to perła taka różowa z takim zielonym, z taką zielonkawo-złotą poświatą. Dalej, jeśli chodzi o czwórkę, jest to przepiękny rodzaj fioletu, bo jest to fiolet mieniący się na zieleń i na niebiesko, także przepiękny taki kameleon, ja bym go tak nazwała. Jeśli chodzi o piąteczkę, to jest to fiolet i tutaj mamy już odcień, który mieni się na niebiesko. I ostatnim lakierem jest to przepiękny lakier, który kojarzy mi się z wakacjami, jest to taki morski odcień mieniący się na złoto. Także tak się prezentuje kolekcja, jeżeli chodzi o lakiery. Próbniki malowałam dwukrotnie, czyli ten efekt, który możecie właśnie zobaczyć na przebitce. Jest to efekt dwukrotnego pomalowania lakierem. Krycie, co po niektórych jest naprawdę fajne, w innych mniejsze, ale wydaje mi się, że ono tak powinno być, bo jest to lakier wierzchni, czyli on przepięknie będzie wyglądał na ciemnych kolorach, kiedy wybije nam się ten pigment z tej błyskotki. Także tyle by było w gwoli, jeśli chodzi o same lakiery. Teraz przejdźmy do makijażu. Pierwszą rzeczą, jaką przetestujemy, jest eyeshadow base w kolorze nude, a właściwie 01 Milky Way. I palety, jakiej dzisiaj będę używać, jest to paletka Mio w kolaboracji z Vanessą. I dzisiaj użyję tej paletki, bo po prostu ją znam, wiem, jak się nią pracuje na wszelkiego rodzaju bazach czy też korektorach i dlatego właśnie ją wybrałam. I to nią dzisiaj będę sobie robić makijaż i sprawdzimy, jak ta paleta będzie się sprawdzać na tej bazie. Czy będzie ładniejszy pigment, czy będzie się wszystko nam ładnie blendować. Także od tego dzisiaj zaczniemy. Okej, także uszka mam już założone, możemy przejść do bazy. Oczywiście bazę nałożę sobie palcem, bo wydaje mi się, że wtedy będzie się ją najfajniej aplikować i nie będziemy ściągać z niej pigmentu. Jak widzicie, baza ma kolor, także ona nie jest bezbarwna, ma dosyć mocny żółty odcień. Dobrze, i tu mamy już jakby oko z bazą, tutaj mamy bez bazy. Co mogę zauważyć, to to, że na pewno, że koloryt został wyrównany. To muszę tutaj przyznać, wszystko zostało ładnie wyrównane. Jakieś tam żółki nadal przebijają, to nie jest tak, jakbym pokryła oko chociażby korektorem, ale mimo wszystko jak na razie jest ok. Mniej więcej taką samą ilość nakładam na drugie oko, aż po samą brew, co będę sobie tutaj żałować. Biorę paletkę Vanessa i biorę ten odcień Hazel, który nałożę sobie w załamanie, żeby je podkreślić. Zastanawiam się, wiem, że nie lubicie i macie przysyp pomarańczowych cieni, ale mam pewien pomysł na makijaż, może nie halloweenowy, ale artystyczny i w sumie mogłabym sobie po tym teście, bo i tak zmywam ten makijaż, dorobić to, co by mi tam brakowało, tylko musiałabym zrobić znowu pomarańczowe. No ale zobaczymy. Słuchajcie, nie żałuję sobie tego cienia, bo i tak będę nakładać cienie w kremie. Jak widzicie, ładnie wybija się pigment. Aczkolwiek, no tak jak mówię, ta paleta jest naprawdę dobra sama w sobie. Wiem, że będzie jeszcze jeden drop. Także jak będziecie mieli okazję sobie ją zakupić, to polecam. Dobra. Teraz sobie podkreślę zewnętrzny kącik i użyję do tego ciemnego brązu i zaznaczamy zewnętrzny kącik. Wiem, jaki może być problem tej bazy. Teraz zauważyłam, że w momencie, kiedy nałożyłam ciemny cień, to on ma
ten cień ma tendencję do tego, że on na tej bazie jakby gdzie się przyklei, tam już siedzi. Czyli jeżeli nałożycie sobie bazę i będziecie chcieli pobawić się blendowaniem, to może być problem właśnie z rzędu takiego, że te cienie nie będą Wam się chciały łączyć. A one z reguły nie mają takiego problemu i powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o blendowanie tych cieni na korektorze, to robi się to przepięknie. Powiem Wam też więcej, ja ostatnio na Instagramie, robiąc dla Was makijaż halloweenowy, robiłam to na pomadce płynnej i wszystko się pięknie zblendowało, wygląda na zdjęciu po prostu przegenialnie. No i niestety właśnie to może być problem z tej bazy, więc będziecie musieli z nią uważać, bo naprawdę mocno się lepi i przez to jakby nie możecie się na niej bawić tymi cieniami. Przepięknie wzmacnia tutaj pigment, wszystko spoko, no ale niestety przy blendowaniu będą tworzyć się dziury, bo one nie chcą się na tej bazie zbytnio blendować ze sobą, tak? Także to może być problem tej bazy. Popatrzymy jeszcze może z innymi paletami, może spróbuję z Anastazją Beverly Hills, może będzie lepiej, ale powiem Wam, że jeżeli chodzi o bazy pod cienie, to lepszej bazy niż korektor, no to ja jeszcze nie miałam. Jakby zawsze na korektorze wygląda wszystko dla mnie, no dobrze. Okej, powiedziałabym, że jest znośnie. Jest okej. Dobrze, to teraz jak już mamy taką bazę na oku zrobioną, zwykłe cieniowanie, bez tutaj jakichś nie wiadomo jakich szaleństw, to teraz użyjemy sobie cieni w kremie i ja mam tutaj dwa odcienie tego cienia Galaxy Shadow. Mam srebrny i mam taki różowo-miedziany, troszkę jak ten lakier do paznokci o numerze 3. Powiedziałabym, że wręcz to jest mega do siebie zbliżone i właśnie to będę sobie dzisiaj nakładać. I teraz tak. Ja go próbowałam zaaplikować przed nałożeniem cienia matowego, żeby sobie móc to rozblendować, ale niestety z tym cieniem jest problem taki, że i tak jak go zaaplikujecie, to już tak zostanie. Niestety nie dało się go rozblendować, także dzisiaj dlatego też zaczęłam od makijażu matowymi cieniami, żeby potem móc sobie tylko wklepać to świecidełko tutaj i zobaczymy, jak będzie się sprawdzał taką dosłownie cienką warstwą. Bardzo szybko zastyga ten cień, trzeba z nim bardzo szybko pracować, także zabieram się do roboty. Cienie bardzo szybko zastygają, ale mają tendencję niestety do rozpuszczania tego, co macie pod spodem. No i też do robienia takiej skorupy. Jakby naprawdę cienką warstwą musicie to nałożyć, żeby to ładnie wyglądało i żeby to nie wyglądało tak skorupowato. Nie wiem, czy mogę użyć takiego wyrazu nawet. Jakby teraz mi się ten efekt podoba nawet z bliska. Ładnie to wygląda, udało się rozblendować tą plamę, co mi tutaj się niestety rozpuściło. On już zastygł, stoi na swoim miejscu, ładne są te drobinki. Natomiast naprawdę trzeba szybko z tym cieniem pracować i naprawdę szybko nakładać go na oko, żeby sobie nie zrobić krzywdy i żeby nie przesadzić. I naprawdę cienką warstwą, bo jeżeli nałożycie go za dużo, to zacznie Wam się tak kruszyć na oku, co nie da ładnego efektu. No ale tak to wygląda. Dobrze, jak już oko mamy teoretycznie zrobione, to teraz czas na twarz. Mam tutaj dwa sticki do konturowania, mam rozświetlacz i bronzer, ale zanim to oczywiście musimy nałożyć podkład. I moim podkładem dzisiaj będzie Match Perfection od Rimmela. Zanim się przypudruję, to sięgam po sticki do konturowania. I to one dzisiaj pomogą mi wykonturować moją twarz. I postaram się go nałożyć po prostu na razie z opakowania, a jak to nie zda rezultatu, to będziemy się bawić wtedy gąbką. Mam też pędzel w razie co, także będziemy się... Co powiecie na ten efekt? Widzicie coś w ogóle? Bo ja tutaj widzę delikatną plamę, ale spróbujmy pędzlem. Mam tutaj taki pędzel, taki w takiej półkole i nałożę go sobie na właśnie ten pędzel i już próbuję to poprawić. Okej. Teraz spróbujemy jeszcze inaczej, czyli ja sobie nałożyłam go pędzlem. Tylko go będę rozcierać. Okej,
Powiem Wam tak, nie był to najłatwiejszy sposób aplikacji sticka, ale dużo fajniej mi się nim pracowało niż tymi z Eveline, także mogę go na spokojnie pochwalić. Teraz użyję sobie tego highlightera w sticku i jego nałożę już sobie paluchem, bo wydaje mi się, że tak będzie najrozsądniej. No ładnie się świeci. Efekt jest taki dosyć subtelny, możecie sobie porównać. Tu nie mam, tu mam. Ładny, to jest taki fajny, rozświetlony efekt. Nie jakiś, wiecie, spektakularny, ale bardzo przyjemny. Jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, to okej. Nie robi plam, nie rozpuścił mi podkładu pod spodem. Daje ładną, rozświetloną taflę. Jak najbardziej jestem na. Teraz przypudruję sobie całą twarz. Zastanawiam się jeszcze, czy aplikować korektor, ale może by wypadało, więc oczywiście Catrice w kolorze 005. Teraz przypudruję sobie całą twarz pudrem ryżowym z Vibo. Ale może użyję do tego dzisiaj pędzla, bo nie chcę, żeby ten efekt był jakiś mocno matowy. Mamy skończoną. Tutaj mi do przetestowania zostały jeszcze tylko pomadki, także ja uciekam dokończyć mój dzisiejszy makijaż i wrócę do Was i przetestujemy sobie pomadki. Okej, moi drodzy, także teraz czas na pomadki. I może zaczniemy sobie od glossów. Mam tutaj dwa błyszczyki i cztery pomadki w takiej normalnej formie. O! I właśnie zaczniemy sobie chyba od błyszczyków, bo w pomadce już zostanę. Są to błyszczyki w przepięknych dwóch odcieniach, fioletowym i srebrnym. Najpierw nałożymy sobie srebrny. Słuchajcie, myślałam, że będzie miał taki chamski srebrny odcień. O, on naprawdę jest przepiękny. Jest to taki fajny, dzienny błyszczyk, bardzo ładnie powiększa usta i zwraca na nie uwagę. One wyglądają tak bardzo soczyście. Natomiast, jak możecie zobaczyć, on się no, dosyć mocno lepi. Także jeżeli nie lubicie tego efektu, a pewnie włosy się będą do niego przyklejać, to musicie uważać, no bo on może niestety to tworzyć. Ale wygląda przepięknie. Nie no, podoba mi się. Wow, okej. To teraz bierzemy następny. Słuchajcie, miałam godzinną przerwę w nagrywaniu, bo padł mi aparat, ale już do Was wracam i sięgamy po kolejny błyszczyk. Tym razem błyszczyk się nazywa Moonlight, a ten srebrny nazywał się Falling Star i to jest 01. A teraz mamy Moonlight i to jest kolorek 02. On jest taki przepiękny, fioletowy z zielono-niebiesko-fioletowymi drobinkami. Tak się prezentuje jedna warstwa tego błyszczyku. On mi konsystencją przypomina te błyszczyki z Vibo, Extra Spicy. Tak, dokładnie te Spicy Glossy, Spicy Lip Gloss od Vibo. I one właśnie konsystencją bardzo przypominają mi te błyszczyki, a pachną identycznie jak te błyszczyki z poprzedniej kolekcji właśnie Belle, która była na przełomie sierpień-wrzesień. Tak, na przełomie sierpień-wrzesień. One mają bardzo podobną konsystencję, smak, zapach, także tutaj jeśli chodzi o to, to tak. Jeśli chodzi o sam kolor, to jest on bardzo dzienny. Mimo tych kolorowych drobinek wygląda bardzo, bardzo naturalnie i bardzo, bardzo fajnie. Podoba mi się. Jak najbardziej jest ok. A no tak jak mówię, te błyszczyki się troszkę lepią, także jeżeli nie lubicie tego efektu, no to mogą Wam się nie spodobać. Teraz sięgam po pomadki i sięgnę od koloru 01. Jupiter się nazywa. I to jest już pomadka w takim standardowym jakby opakowaniu. Zobaczymy, jak się prezentuje na ustach. Pomadka wygląda w ten sposób. Jest to efekt, który ja nazywam efektem rozświetlacza, czyli jeżeli nałożycie sobie na jakąś bladą pomadkę rozświetlacz, to to wygląda bardzo podobnie. I na co dzień, jeżeli jesteście ciemnej karnacji, to wygląda tak mech. Tak się prezentuje na moich ustach. Jakby uważam, że to nie jest na pewno kolor dla mnie, bo jest za blady.
ale ogólnie wygląda bardzo, bardzo ok. To są pomadki satynowe. Sięgamy po kolorek numer 2, który się nazywa Mars. Fajne nazwy mają. I to jest już taki bardziej nudziakowy kolorek. Ten już jest zdecydowanie bardziej na co dzień. Jest to kolor złoty, taki bardzo ładny złoty z takim nudem. Wygląda bardzo, bardzo fajnie. I tak się prezentuje kolorek numer 2. Bardzo ładnie odbija światło. Te pomadki są satynowe, ale bardzo, bardzo przyjemne. Teraz sięgamy po kolorek 03, czyli Venus, który podoba mi się zdecydowanie najbardziej. Aha. Okej. Okay. Czyli teraz tak. Jest to kolor, który... Jak tutaj mam w opakowanie tego właśnie Galaxy Shadow w kolorze 01 Supernova, to on jest bardzo podobny w opakowaniu. Jak widzicie, on na oczach jest dużo bardziej złoty niż różowy, natomiast ta pomadka w opakowaniu wygląda bardzo podobnie właśnie jak ten cień i jak ten lakier, czyli ta trójka tworzy duo. I tutaj jest lakier numer 03, cień numer 01 i pomadka 03. One odcieniami są bardzo, bardzo do siebie podobne i tworzą komplet. Natomiast no, możemy zauważyć, że ten cień w opakowaniu jest taki ładny, różowy, a na oczach jest on dużo bardziej złoty. Tak, ale ten kolor zdecydowanie podoba mi się najbardziej. Podejrzewam, że już w nim zostanę, ale jeszcze przetestuję sobie ostatni, który nazywa się 04 i jest to... A nie! Okej. Okay. Mamy dwie 01-ki i tutaj jest Jupiter, a teraz będę nakładać jedynkę o nazwie Dark Star. Także zmyję sobie tą, co mam teraz i nakładam sobie kolejną 01-kę. Ona ma czarne, jest w opakowaniu. Zobaczymy, jak będzie wyglądać na ustach. Podejrzewam, że będzie oksydować na jakiś inny kolor. Ona jest wiśniowa z takimi srebrnymi drobinkami, jak widzicie. Ja bardzo się lubię w tych kolorach i bardzo często mam je na zdjęciach na Instagramie, bo uważam, że bardzo dobrze na mnie wyglądają. Po prostu mi się to podoba. Podobają mi się takie ciemne kolory. No i muszę wam powiedzieć, że bardzo ładnie wygląda. Jakby mimo tego, że to są metaliczne pomadki, to nadal one się nadają na co dzień i nadal będzie fajnie się je nosić, bo mimo, że to jest taki metaliczny efekt, to on się nie bardzo rzuca w oczy, dzięki czemu no, te pomadki nadają się na co dzień. Tak jak mam tutaj te Hollow Lips od Lovely, to już to dużo mniej według mnie się nadaje na co dzień niż te właśnie z Belle. Powiem wam, że jestem bardzo, bardzo zadowolona. Podoba mi się. Także tak, kochani, tak wyglądał ten test tych kosmetyków. Mam nadzieję, że taki test wam się podobał. Koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być ze mną na bieżąco i dajcie mi znać, jakie kolejne kosmetyki chcielibyście, żebym przetestowała na moim kanale, a ja tak też uczynię. Także to było już na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnym. A! I jeszcze powiem wam, co mi się najbardziej podoba z tych kosmetyków, to zdecydowanie najbardziej podobają mi się te Cosmos Lip Glossy. I te pomadki, chyba, tak, tak mi się wydaje. Także tak, to było już na tyle, widzimy się już niedługo w następnym odcinku, cześć!